Na taką uroczystość czeka się pół wieku. Kilkadziesiąt par małżeńskich z miasta oraz gminy Mszana Dolna obchodziło swoje złote gody, czyli 50-lecie ślubów małżeńskich. Jaki jest sekret tak długiego pożycia małżeńskiego? No wie pani co, no jakoś tak Pan Bóg dawał zdrowie. Trzeba się modlić i pracować i czekać, co Bóg dał. Żeby nie miał racji, to muszę przytakiwać. No, spiąć się w sobie i nie odzywać się lepiej czasami. Parom małżeńskim z terenu gminy Mszana Dolna prezydenckie odznaczenia wręczał wójt gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba, a mieszkańców miasta dekorował burmistrz Józef Kowalczyk. Czy pamięta pan dzień oświadczyn? Naturalnie. Jak to było? Powiedzmy, że fajnie. No tego to nie pamiętam dokładnie, no ale poprosiłem ją o rękę i pytał, czy wyjdzie za mnie. I od razu się zgodziła? Mówi, że się zastanowi. No i zastanawiała się dosyć długo, bo miałem 29 lat, jakbym się żenił, żona 22. No ale jakoś się to pokleiło i przeżyło te 50 lat. Oprócz włodarzy mszańskich samorządów udział w tej uroczystości wzięli radni miasta i gminy, a także wiceminister finansów Wiesław Janczyk, który gratulował i życzył jubilatom wytrwałości i dużo zdrowia. Antonina Czupek. Bronisław Czupek, mąż tej wspaniałej kobiety. Czym dla Państwa jest to dzisiejsze odznaczenie? Jakie znaczenie ma? No, dla mnie to jest pewnie już ostatnie odznaczenie, jak pani mówi, że są inne również, ale ma ono duże znaczenie, ponieważ otrzymuje się to odznaczenie jednak za przebyty szmat czasu, wielu lat w życiu codziennym, tym, który jest różnie, prawda, jednym lepiej to życie przychodzi i mija, drugi trudniej. Ale mimo po prostu czasem wielu trudności, problemów, cieszymy się bardzo, że dożyliśmy tego okresu i udało nam się spotkać w tak szerokim gronie. I oczywiście mamy nadzieję, że jeszcze jakiś czas po prostu będziemy się cieszyć dobrym zdrowiem. Uroczystość Złotych Godów odbyła się w pensjonacie Janda w przeddzień Dnia Babci i Dziadka. Dlatego wszystkim jubilatom i z tej okazji życzymy przede wszystkim dużo zdrowia i zadowolenia ze swoich wnuków. Czego sobie Państwo życzą na przyszłość? Zdrowia, po prostu, żeby jeszcze dalej moglibyśmy jeszcze troszeczkę potrwać razem, być wspólnie i pocieszyć się naszymi dziećmi, wnukami. To wszystko. Reszta jest rzecz nabyta, nie? Zdrowia nie kupi. No i żeby w rodzinie tam wnuki założyły swoje rodziny, nie? Żeby się ułożyło wszystko. Złote Gody zakończył wspólny toast symboliczną lampką szampana, a także odśpiewany przy akompaniamencie zagórzańskiej kapeli Złostówki churalne 100 lat. Józef Budacz, TV28.